Cześć karawaningowcy, chciałbym dzisiaj Was zaprosić na dwa filmy. Mam nadzieję, że uda mi się obydwa wrzucić. Obydwa filmy są to z jednych z najlepszych miejscówek, które odwiedziliśmy. Przeprowadziłem również takie wywiady z ludźmi, którzy te miejscówki oferują, czy inne atrakcje. Celem zachęcenia Was do obejrzenia, nie mam w tym żadnego interesu, od razu mówię, ale tak nam bardzo się to spodobało, tak nam się te miejsca spodobały, że postanowiliśmy, że porozmawiamy z właścicielami i pokażemy Wam te miejsca w takim szerszym aspekcie. Oczywiście właściciele będą Was również zachęcać, powiedzą, co mają do zaoferowania dla karawaningowców, bo to i dla tych wszystkich, którzy jeżdżą z przyczepami kempingowymi, ci, którzy jeżdżą z namiotami, chociaż jedna z tych miejscówek jest taka, że właściciel nie bardzo tam chce z namiotami, bo już miał takie przykre doświadczenia, więc woli karawaningowców. Tak jak mówię, miejsca naprawdę fajne, zapraszam, zobaczcie te filmy i sami po prostu zobaczycie. Cześć przyjaciele karawaningowcy, witamy Was po raz kolejny po spływie nad Biebrzą. Dzięki tutaj Mirosławowi, który prowadzi firmę organizującą takie spływy, jest również przewodnikiem biebrzańskim. Mirku, przedstaw się może i powiedz naszym widzom, co można tutaj zobaczyć, zaoferować, zachęcić ich przede wszystkim do tego, żeby tutaj przyjeżdżali, bo naprawdę moje wrażenia są niesamowite. Ja Ci, Mirku, serdecznie dziękuję za te wrażenia, bo takich wrażeń na żadnej rzece miałem. Naprawdę, nie miałem. Jest piękna przyroda. Mireczku, powiedz naszym widzom, co mogą zobaczyć, zachęć ich do tego, żeby akurat przyjeżdżali do Ciebie. Halo ludzie ludziska, ja się nazywam Mirek Witkowski. Wejdźcie na stronę biebrzasafari.pl. Ja Wam zaproponuję takie błotne spa, łażenie po torfie. Borowinę macie za darmo. Później tą borowinę wjeżdżamy, myjemy w Biebrzy. Będziecie mogli również popływać kajakami. A jak ktoś chce stacjonarnie na Biebrzy dłużej posiedzieć, to może posiedzieć na tratwie. To wszystko znajdziecie na biebrzasafari.pl. Ja mieszkam tu od urodzenia i chętnie się podzielę z Wami tym, co ma do zaproponowania rzeka Biebrza. W tej chwili jesteśmy na plaży w Dolistowie, jest trochę głośno, bo jest weekend, jest sporo ludzi. Na ogół na co dzień jest tutaj o wiele spokojniej. Ja jestem do Waszej dyspozycji. Jak przyjedziecie, albo pojedziecie ze mną, albo ja podrzucę Wam jakiś pomysł i będziecie mogli go wykorzystać w terenie. Także ja, tak jak mówię, polecam Wam jeszcze raz tutaj Mirka. To nie jest moja rodzina, on był ze mną pierwszy raz, a polubił Biebrze. Tak, pierwszy raz myśmy przyjechali do Dolistowa Starego. Mirka poznałem przez to, że po prostu podeszłem do niego porozmawiać, zapytać o te kajaki i tak dalej. I wierzcie mi, że ja tu wrócę i będę tu wracał, z tym, że następnym razem chcę tratwę i chcę, żeby Mirek po prostu pokazał nam Biebrzę znowu z innej strony, bo to, co dzisiaj widzieliśmy, jest naprawdę niezapomniane. Ta przyroda, którą ja dzisiaj widziałem na tej rzece, dzięki Mirkowi wywiózł nas w takie miejsce, gdzie normalnie prawdopodobnie byśmy tam w ogóle nie dotarli. Ale powtarzam Wam raz jeszcze, to, co dzisiaj nam zaoferował Mirek, ten spływ kajakowy, myśmy płynęli prawie 6 godzin, z miejsca, do którego wywiózł nas po prostu Mirek. Myśmy go o to nie prosili. To była jego inwencja, chciał nam to pokazać prawdopodobnie tak, żeby było jak najbardziej dziko. Ja mu jestem naprawdę za to wdzięczny. I słuchajcie, polecam Wam, naprawdę polecam, żeby zgłosić się do Mirka, ilekroć tutaj będziecie. Kontakt do niego będzie tutaj zaraz na stronie wyświetlony z boku. Będzie jego wizytówka, dzwońcie. Macie tutaj fajne miejsce do spania, skąd Mirek Was zabierze.
i zawiezie was po prostu tam, gdzie będziecie chcieli. Meldujcie się na biebrzasafari.pl i przyjeżdżajcie do Dolistowa, stolicy Mokradeł. Mirku, jeszcze raz serdecznie dziękuję, bo twoja wiedza i to, co dzisiaj nam powiedziałeś, jest naprawdę dla nas bardzo cenne, bo nigdzie się z tym nie spotkałem, naprawdę, bo są różni przewodnicy, są różni ludzie, którzy organizują spływy kajakowe, ale to, co nam dzisiaj ty zaoferowałeś, jest niesamowite. Szczęśliwy człowiek, to mi się podoba. Tak, ja jestem naprawdę dzisiaj szczęśliwy. Także zapraszam jeszcze raz, do zobaczenia, przyjeżdżajcie nad Biebrze. Cześć. Cześć.